Dzień dobry, w tym wideo napiszę w WordPadzie, jakie usługi powinniście wyłączyć, aby obciążenie dysku ze 100% zmalało do zera. Pierwsza rzecz, wyłączyć usługę background intelligent transfer service. Potem musicie wyłączyć usługę Windows Search. Windows Search. Dajcie na disable. Jedźcie na disabled. I dajcie na stop service. Zaraz wam pokażę. Ach, źle pisałem. Powinienem szybko. Potem super fetch, ale muszę wam pokazać. To jest skrót. Bits, to jest skrót. Ja to całkiem wyłączyłem, ale żeby to całkiem było wyłączone, to musi być na disabled. Recovery take no action, reset fail count 0 days, czyli tu musi być też 0 i on się nie włączy. Potem będzie wyłączane. To wam pomoże, bo mi pomogło i w ogóle nie mam dysku obciążonego. Super fetch. Czwarta rzecz to będzie... indeksowanie wyłączyć. Indeksowanie wyłączacie. No bo jak macie duchę RAM, po co wam to? Mi to obciążało dysk. I jak dajcie na opcję zaawansowane, bo ma angielski Windows. Advanced. Tutaj dajecie tutaj opcję pamięć wirtualna, virtual memory. Dajcie opcję no paging files. Żaden z moich dysków nie używa pamięci wirtualnej, bo to obciążało dysk. Całkowicie wyłączacie plik skrominisowania. Ja tak zrobiłem i nie mam obciążenia dysku. Jak mi nie wierzycie, to wam teraz pokażę. Mam tu gdzieś obciążenie dysku? Nie. A używam Windows 8.1. W Windowsie 10 też to działa. A podkreślam. Jak robiłem kopię zapasową przy użyciu USB 3.0, to było, no nie wiem, 75%, 98%. Teraz w ogóle mnie obciąża dysku, bo wyłączyłem te 4 rzeczy. Windows Search, Super Fetch, wyłączyć indeksowanie, Background Intelligent Transfer Service, w skrócie VIX. W menedżerze zadań w usługach, tak się nazywa ta. To jest to, o czym mówiłem. Aby to było całkowicie wyłączone, dajcie opcję na Disable. I to wam pomoże. Bo mi pomogło i teraz wasz Windows będzie śmigał jak ta lala. Nie żartuję. Będzie chodził normalnie jak wszystko na Windows i to nie jest błąd dysku. Jakby tu chodziło o dysk, to by znikały pliki, cały czas by się co chwilę zacinało. To nie jest problem dysku, to jest problem samego Windowsa. Nie jest zoptymalizowane jak należy. Dziękuję, do widzenia.